Cześć, moi drodzy słuchacze, witam Was serdecznie z pierwszego dnia PGA, czyli Poznań Game Arena. Jesteśmy dla Was z Marcinem, będziemy i dzisiaj, czyli VIP Day, i jutro, gdzie pewnie będzie Was najwięcej, czyli sobota, i w niedzielę, gdzie będzie dzień zakończenia targów. Moi drodzy, kilka słów na temat tego, co dzisiaj można tutaj zobaczyć, co zobaczyliśmy i co jeszcze będzie pewnie do wieczora chyba. Dokładnie, atrakcji powinno być sporo. Przede wszystkim będziemy grać w najnowsze gry. Dying Light, będzie wiele konkursów, turniejów, finałów i tak dalej. Potężne stoisko SteelSeriesa, stoiska Razera, Asusa i tak dalej. Sprzętu będzie naprawdę mnóstwo. Myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Zobaczymy jutro, kiedy przyjdą wszyscy zwiedzający. Przewidujemy, że będą tłumy, będzie ciężko się przeciskać, dokładnie tak samo jak rok temu. Jak to wyjdzie w praniu, oglądajcie nas jutro. Jeszcze ode mnie taka krótka informacja, może nie tyle na początek, co odnośnie wrażeń w porównaniu do zeszłego roku, bo jak wiecie, w tym roku, tak, to jest druga edycja, dobrze pamiętam? Dokładnie, po reaktywacji i powiem Wam tak, jest więcej wystawców, ciutka chyba więcej zwiedzających nawet dzisiaj, nie? Wydaje mi się, że również, jest tego więcej niż w tamtym roku na dniu dla VIP, tak, więc jest postęp. No, ale niestety tylko w tym, bo powiem Wam, że tak samo jak było w zeszłym roku, tak samo i w tym roku jeszcze część stanowisk jest w ogóle nieczynna. Wszystko się dopiero rozkłada, także jeszcze nie można pograć nawet we wszystkie gry. Trochę można powiedzieć, że pod tym względem jesteśmy zawiedzeni, natomiast jutro na pewno już wszystko będzie czynne, dopięte na ostatni guzik, wtedy kiedy będzie Was na pewno też i najwięcej. No i oczywiście myślę, że jutro i pojutrze nagramy najciekawsze relacje. Mamy nadzieję na kilka wywiadów, na prezentację właśnie najnowszych gier, które są dopiero w produkcji. Będziemy mogli zobaczyć wczesne dema. No cóż, zapraszamy do oglądania. Będą hostessy.